Specjalnym typem parametru w metodzie może być tak zwany typ var args. Używamy go w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę nie do końca wiemy, ile parametrów może mieć metoda. Albo może inaczej. Tak naprawdę tych parametrów może być wiele i to ostatecznie programista decyduje, ile tych parametrów tam wstawi. Na przykład załóżmy, że chcemy mieć metodę, która jako parametry przyjmuje wiele stringów, czyli wiele ciągów znakowych i w efekcie zwraca ich konkatenację. Potencjalnie programista może tam wstawić dowolną ilość stringów, które chce sobie połączyć. W związku z tym, w tym przypadku użylibyśmy właśnie parametru typu var args. Jeśli chodzi o stronę programistyczną, to parametr tego typu obsługuje się dokładnie tak jak tablice. Zatem możemy iterować przez elementy tego typu var args. Jak to działa? Zobaczmy dokładniej na screencastie. Aby stworzyć przykładową metodę, która potrafi łączyć ciągi znakowe, stworzymy metodę niepowiązaną z żadnym obiektem, czyli tak zwaną metodę statyczną. Metody statyczne nie są stricte obiektowe, ale istnieje pewien zestaw metod, operacji, które niekoniecznie muszą być przypisane do konkretnego obiektu. Zatem metoda statyczna, która będzie zwracać ciąg znakowy połączony, i będzie przyjmować jako parametry stringi. Concatenate. Oczywiście tutaj w efekcie powinniśmy mieć jakiś wynik. Return result. Result to będzie string. I tu dokonujemy konkatenacji. Konkatenacja to złączenie. Złączenia możemy dokonać używając pętli for, ponieważ parametr typu var args zachowuje się tak jak tablica, więc iterujemy tak jak tablica. Zatem result równa się result plus string. I możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać końcowy efekt. Czyli wywołujemy metodę concatenate i zestaw stringów. Poszła. Ola do przedszkola. I zobaczmy, co w tym przypadku dostaniemy jako wynik. Czy to, czego się spodziewaliśmy? Tak, poszła Ola do przedszkola. Zatem konkatenacja argumentów. Tych argumentów może być więcej. Czyli poszła Ola do przedszkola i zapomniała parasola. O. Zobaczmy efekt, jaki uzyskamy tym razem. Poszła Ola do przedszkola, zapomniała parasola. Zatem widzimy, że metoda concatenate może mieć wiele parametrów typu string. Jest to konstrukcja, przypomnę, którą nazywamy var args. Kiedy tworzymy obiekty, to co możemy zrobić, to zainicjalizować kolejne pola tego obiektu. I to jest jeden ze sposobów, jak nadać wartości danej klasie, przynajmniej wartości tych pól. Natomiast tak naprawdę bardzo często na początku chcemy jednocześnie nadać kilka początkowych wartości. Czyli na przykład tworzymy użytkownika, zatem bardzo naturalnym jest, że w momencie tworzenia tego użytkownika podamy jego login, podamy na przykład jego hasło, być może pewne dane związane z adresem czy z jakimiś preferencjami. I w momencie tworzenia tego
obiektu, byśmy chcieli od razu te wszystkie informacje podać. Żeby dokonać tego typu zabiegu, używamy konstruktorów. Konstruktory są to specjalne metody, takie pseudometody, ponieważ nie są to rzeczywiste metody, które pozwalają nam stworzyć obiekty na podstawie zestawu parametrów. Dlaczego pseudometoda? Dlatego, że po pierwsze, ma ona dokładnie taką samą nazwę jak nazwa klasy, a po drugie nie zwraca żadnego parametru. Natomiast skutek jej wykonania to powstanie nowego obiektu. Czyli konstruktor tworzy nowy obiekt na podstawie pobranych parametrów. Jeżeli nie stworzymy własnego konstruktora, to maszyna wirtualna tworzy sztuczny, tak zwany domyślny konstruktor, bezparametrowy. I wtedy, jeżeli używamy słowa kluczowego new, żeby stworzyć nowy obiekt, to ten właśnie konstruktor jest używany. Możemy tworzyć wiele konstruktorów, które przyjmują różne parametry i na różny sposób tworzą te obiekty. Jak tworzyć konstruktory, jak ich używać, zobaczymy dokładniej na screencaście. Przyjrzyjmy się jeszcze raz naszej liczbie zespolonej, którą tworzymy oraz nadajemy wartości i jej polom. Natomiast co gdybyśmy chcieli zrobić to w zasadzie w momencie tworzenia? Załóżmy tak. Czyli tworzymy nową liczbę zespoloną i ustawiamy część rzeczywistą i część urojoną. Do tego celu potrzebujemy konstruktorów. Przejdźmy zatem do liczby zespolonej. Mamy tu już kilka metod. Jak wygląda konstruktor? Był omawiany wcześniej. Nazywa się on tak samo jak klasa. Może być bezparametrowy albo z parametrami. Tutaj interesują nas parametry. Część rzeczywista. Część urojona. Żeby odróżnić nazwę parametrów od pól, zmodyfikujemy nieco nazwy. Nowa część rzeczywista, nowa część urojona. I w samym konstruktorze możemy dokonać przypisania, czyli ustawienia tychże wartości. Nowa część urojona. Zatem mamy konstruktor. Sprawdźmy teraz, co się wydarzy w miejscu, w którym korzystamy z naszej liczby zespolonej. Proszę, używamy konstruktora, tym razem już wszystko się kompiluje tak jak należy oraz chcemy wyświetlić naszą liczbę zespoloną. 3 plus J5. Wspaniale, dokładnie o to chodziło. Załóżmy, że chcielibyśmy wrócić do poprzedniej postaci, czyli najpierw stworzyć niejako pustą liczbę zespoloną, a później ustawiać jej pola. Co się okazuje? Kompilator pokazuje nam błąd. Dlatego, że w klasie liczba zespolona, w momencie kiedy tworzymy własny konstruktor z parametrami, przestaje już funkcjonować tak zwany domyślny konstruktor bezparametrowy. Jeżeli chcemy, żeby cały czas funkcjonował, musimy go w sposób jawny stworzyć. Teraz proszę, możliwe jest jego tworzenie plus ustawianie pól. Uruchamiamy. Voila. To podstawowe cechy konstruktorów.